przybycie. Państwu o kolorach nie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać na poważne tematy. Budowa, planowana budowa drogi S5. Dzisiaj do Państwa dyspozycji gospodarz konferencji prezydent Maciej Gramowski, poseł Robert Kwiatkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kowalowski. Oddaję głos. Szanowni Państwo, dzisiaj gościmy w Grodziądzu naszego posła Roberta Kwiatkowskiego. Poseł Robert Kwiatkowski jest członkiem Komisji Infrastruktury Sejmu Rzeczpospolitej, dlatego dzisiaj rozmawialiśmy głównie o przebiegu trasy ekspresowej S5. Tak jak Państwo doskonale wiecie, w tym tygodniu na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę o przywróceniu do analizy STEŚ, tak zwanego wariantu północnego, który zakłada budowę nowej przeprawy mostowej w okolicach Grudziądza. Przypomnę, że Grudziądz i także ja konsekwentnie opowiadamy się za wariantem północnym, za budową właśnie nowej przeprawy mostowej. To jest z punktu widzenia Grudziądza strategiczna inwestycja, która powinna poprawić skomunikowanie właśnie tej części północnej, powinna też spowodować wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Grudziądza, a więc walczymy o przywrócenie do dalszych analiz wariantu północnego. Przypomnę, że wcześniej z taką interpelacją poselską wystąpił do ministra infrastruktury także poseł Szymański, miał stosowną konferencję jakiś czas temu, a to jest kolejna, myślę, interwencja poselska i o szczegółach tutaj będzie mówił pan poseł, ale wiem, że będziemy dążyli do tego, aby przebieg trasy tej S5 stanął na posiedzeniu komisji właśnie infrastruktury, ale o szczegółach oczywiście powie pan poseł. Proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałem na początek podziękować i panu prezydentowi, i panu przewodniczącemu Rady Miasta za zaangażowanie i taką widoczną także w Warszawie aktywność w tej bardzo ważnej dla miasta sprawie, no bo to jest decyzja bez przesady historyczna. To jak pójdzie trasa S5 przesądzi o perspektywach rozwojowych miasta i jego okolic na najbliższe dziesięciolecia, a może i dłużej. Rzeczywiście jako członek Komisji Infrastruktury mam zamiar zgłosić do planu pracy naszej komisji takie wysłuchanie władz samorządowych miasta, czyli mówiąc w skrócie zaproszenie władz miasta, włodarzy miasta do złożenia wizyty w Warszawie i upomnienia się o ponowienie dyskusji na temat planowanego przebiegu trasy S5, bo nieobecność tego wariantu północnego, za którym władze miasta, ja także oczywiście opowiadamy się, w przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, no to musi niepokoić. Uznajemy, że sytuacja, w której nie ma kompetentnego opracowania autorstwa firmy wyłonionej w przetargu przez GDAKE mostu, no to jest strata jakiejś szansy przez miasto. I jesteśmy zdeterminowani, żeby doprowadzić do tego, żeby jednak GDAKA zleciła bądź też doprowadziła do sytuacji, w której ten wariant północny i STEŚ zawierający dodatkowy kolejny most dla Grudziądza się jednak znalazło. Przypomnijmy, że no właściwie każde miasto województwa leżące wzdłuż Wisły walczy o to, żeby było tych mostów jak najwięcej. Bo jeden most autostradowy i most Malinowskiego po prostu w planach rozwojowych czy dla planów rozwojowych miasta nie wystarcza. No, potrzebny jest kolejny most, jeśli nie teraz, to tak powiem za dłuższą chwilę. A nie bez znaczenia jest tutaj też zwrócenie uwagi na nową sytuację polityczno-militarną. W kontekście tych planów zakupowych, jakie minister Błaszczak ogłosił, jeśli chodzi o nowe czołgi, no ta linia Wisły i kolejna przeprawa mostowa no, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Myślę, że nie ma co tutaj oszczędzać miliona czy dwóch, a nawet miliarda w sytuacji, w której taka infrastruktura krytyczna podwójnego przeznaczenia może być w najbliższym czasie wybudowana.
Wiadomo, że linia Wisły w planach obronnych polskiego wojska jest istotnym elementem i taka kolejna budowa ma swoje znaczenie, które mam nadzieję zostanie docenione i wzięte przez decydentów w Warszawie pod uwagę. Dziękuję. Szanowni Państwo, mnie przede wszystkim jako przewodniczącego Rady cieszy to, że potrafiliśmy z wszystkimi klubami wypracować taki projekt uchwały, który został poparty przez nas wszystkich. Ja tylko przypomnę, że pracowaliśmy z nim do ostatniej chwili. Można powiedzieć, że rzutem na taśmę jeszcze wyszliśmy do radnych w celu pokazania mieszkańcom, że naprawdę nam bardzo, bardzo na tym zależy. W ostatniej chwili była jeszcze złożona autopoprawka. Ta autopoprawka także zyskała akceptację. Zagłosowaliśmy, że tak powiem, jak jeden mąż wszyscy. I to naprawdę bardzo nas cieszy, ponieważ częstokroć na sesjach Rady Miejskiej wygląda jego głosowania całkiem inaczej. Tutaj byliśmy zgodni, jesteśmy radnymi Rady Miejskiej Grudziądza i to powtarzałem, naszym obowiązkiem jest dbanie przede wszystkim o interes Grudziądza, nie zapominając o sąsiadach, ale przede wszystkim Grudziądz, a później gminy ościenne, które uważam, że przychylając się i popierając ten wariant północny, o którym mówimy, w przyszłości powiedzą faktycznie, Szanowni Państwo Radni z Grudziądza, mieliście rację i naszym celem jest to, żeby przede wszystkim, tak jak wspomniał Pan Prezydent, tak jak wspomniał Pan Poseł, przywrócić w ogóle do dyskusji wariant północny. Ten wariant północny naprawdę, mimo że jest o wiele droższy, nie zawsze pieniądze są najważniejsze, tak? Wiemy w życiu, wiemy, że niejednokrotnie rząd potrafił zmieniać te decyzje, a jeżeli mówimy o kwocie miliarda, półtora, czy być może 2 miliardów złotych, czyli o kwocie, o ile ten wariant północny miałby być droższy, to powiem jedno, jest to decyzja strategiczna, jest to decyzja, gdzie to rząd będzie przede wszystkim decydował i ja apeluję do tego i do posłów z regionu naszego województwa kujawsko-pomorskiego z okręgu numer 4 i numer 5 o to, żeby się zaangażowali w to, żeby ten wariant północny dla miasta Grudziądza został przywrócony, a w przyszłości mam nadzieję ten wariant zrealizowany, bo wiemy, że dzisiaj tego ani jutro, że tak powiem, wariantu od razu nie zrealizujemy, to potrwa kilka lat, tak? Ale dzisiaj mamy czas i bardzo się cieszę, że jest poseł, mówię, powtarzam, z Komisji Infrastruktury, zaangażowanie prezydenta, doskonale Państwo wiecie, jakie było od początku, tak wielokrotnie uczestniczył w pracach, w spotkaniach z wójtami. Kwintesencją tego także jest uchwała Rady Miejskiej, która została przygotowana. Niektórzy nam zarzucali, że późno, że inne samorządy już tego typu uchwały podjęły. Czekaliśmy długo, ale chcieliśmy, żeby ta uchwała naprawdę wyglądała w sposób, że tak powiem, perfekcyjny i w ocenie mieszkańców, z takimi opiniami się spotykam, a jesteśmy ledwo po sesji, była perfekcyjna. Dziękuję. Miałem pytanie do Pana Posła. Wspomniany tutaj przez Pana Prezydenta, poseł Tomasz Szymański, miesiąc temu na konferencji powiedział, że skoro tego wariantu północnego w tych analizach obecnych nie ma, to znaczy, że jego już nie będzie, że nie ma na dzisiaj o czym mówić. Co ma być podstawą do tego, żeby ten wariant wrócił? Jakie Pan widzi na to w ogóle szanse, biorąc pod uwagę, że te prace od pół roku już nad tym studium trwają, bo ta firma w październiku ubiegłego roku została wybrana i pracuje nad tymi południowymi wariantami. Panie redaktorze, nadzieja umiera ostatnia, jak to się mówi, a sprawa jest zbyt poważna, żeby ją odpuszczać. No, pan zdaje się sugerować, że poseł z tego okręgu może machnąć ręką i powiedzieć, a no już trudno, no jak się nie dało, to się nie dało. Będziemy walczyć do ostatniej chwili o to, żeby ten STEŚ po prostu powstał i jestem przekonany, że wszyscy posłowie będą się równie mocno jak ja starać. No to jest sprawa, która powinna nas wszystkich ponad ewentualnymi podziałami łączyć. A to, że jestem w Komisji Infrastruktury, tworzy jakieś dodatkowe możliwości, z których oczywiście zamierzam skorzystać. No właśnie, jakie możliwości ma Komisja Infrastruktury w tej sprawie? Możliwości ma następujące. No możemy włączyć cały temat przebiegu S5 tego kolejnego planowanego do planu pracy.
możemy zaprosić, czy też wezwać przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na spotkanie, wysłuchać ich wyjaśnień i zadać te wyjaśnień i zadać te pytania, które nurtują opinię publiczną, no właśnie te dotyczące kolejnej przeprawy mostowej. Zamierzam też poruszyć ten temat w rozmowie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, bo byłoby interesujące dowiedzieć się, jak oni się na to zapatrują i czy na pewno Gdańska ten element w swoich analizach, opracowaniach uwzględniła, bo jest jasne, że wariant, który zakłada budowę przeprawy mostowej, musi być droższy od tego wariantu, który tego mostu nie przewiduje, no ale to nie wyczerpuje rachunku korzyści i strat, prawda? No bo za te miliard czy 2 miliardy złotych uzyskujemy coś, co w sytuacji krytycznej, kryzysowej jest bezcenne. To jest, pozwólcie Państwo na taką może pozornie odległą analogię, to jest tak jak ze szpitalem regionalnym w Grudziądzu, który, jak wiemy, no, też borykał się z poważnymi problemami finansowymi, ale jego przeznaczenie przecież nie ogranicza się do obsługi wyłącznie mieszkańców Grudziądza. Mało tego, nie ogranicza się do obsługi mieszkańców województwa. No, ten szpital ma znaczenie ponadregionalne i też nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że to jest też infrastruktura podwójnego przeznaczenia, prawda? Na wypadek sytuacji zagrożeń krytycznych, kryzysowych, ten szpital jest przeznaczony do tego, żeby no, był obłożony, czy był wykorzystany w znacznie większym stopniu niż do tej pory. Zresztą pandemia to pokazała, prawda? No, to był jeden z tych szpitali, które zostały wyznaczone jako jednoimienne. Jeszcze jedno pytanie, czy to może do Pana Posła, czy do Pana Prezydenta, czy do tej całej argumentacji nie warto było dołożyć tej, że ten most przez Wisłę, ten tutaj w centrum miasta, no jest coraz bardziej zakorkowany, że w zasadzie w ciągu dnia się stoi tam właściwie czasami od ronda nawet, ale on pójdzie do remontu w ogóle. No właśnie, czy ten most już jest właściwie za ciasny, się robi tutaj dla coraz większego ruchu, tam kolejne inwestycje przy S5 mają powstać, on będzie trzeba wszystko zakorkować. Nie, jasne, my tą argumentację cały czas wykorzystujemy i to, co jest ważne, to co, w tej chwili konkretnie walczymy, o to, aby do tej analizy STEŚ wrócił wariant północny, na przykład kosztem wariantu, jednego z wariantów południowych, który budzi bardzo duże kontrowersje społeczne. Mówię o tym tak zwanym przebiegu zielonym. Więc po co analizować coś, co przypuszczam i wszyscy chyba projektanci także o tym mówią, że raczej to jest nierealne do zrealizowania, społecznie nieakceptowalne. Przecież nie o to chodzi. To lepiej przeznaczyć te środki na analizę tego wariantu północnego po to, aby mieć tam przygotowany przebieg trasy S5, a w przyszłości, gdyby stało się inaczej, no to zawsze jest to też przyczynek już takich pierwszych analiz do budowy kolejnego mostu, może w innej kategorii. Więc to jest ze wszechmiar w tej chwili strategiczne. Myślę, że to wsparcie posła właśnie w Komisji Infrastruktury, rozmowy także z Ministrem Obrony Narodowej. Ja myślę, że tutaj poseł Szymański też jasno artykułował jednak, że ten przebieg północny jest najbardziej korzystny dla miasta i to trzeba o tym powiedzieć, bo jakby z kontekstu tak wynikało, jakby poseł mówił, że warianty południowe. On też opowiada się za wariantem północnym, bo z punktu widzenia miasta przebieg północny jest najlepszy i nie chcę powtarzać tych kolejnych argumentów. Ale wracając jeszcze do mostu tego drogowo-kolejowego, tak jak Państwo wiecie, ten most jest też przewidziany do remontu. W tej chwili trwają prace, bardzo intensywne prace projektowe. To, o co miasto w tej chwili walczy wraz z gminą Dragacz, to o to, aby ten most zyskał bezpieczną ścieżkę pieszo-rowerową. Technicznie jest to możliwe, bo to tory pokazuje ten nowy, znaczy nie nowy, ale wyremontowany most właśnie tego typu bezpieczną ścieżkę ma. Jest to wydatek szacowany, był szacowany na kilkadziesiąt milionów złotych, ale myślę, że to jest jedyna szansa. W tym momencie, w tym remoncie, który miałby ruszyć w przyszłym roku, aby taka ścieżka
bezpieczna, pieszo rowerowa powstała i tu też myślę rola posła, aby naciskać tym razem PKP PLK, bo ta instytucja jest właścicielem tej przeprawy obiektu wraz oczywiście z Gdachem, bo jest to tam podzielone, ale nie wchodząc w szczegóły. W każdym razie tak, ma pan rację, ten most się zatyka, tym bardziej to jest kolejny argument za budową kolejnego, bezpłatnego, podkreślę, mostu na Wiśle, w okolicach Grodzionca. Panie pośle, kiedy sprawowana ta komisja? Tego nie wiemy, bo to musi zostać włączone do planu pracy, zatwierdzony ten plan pracy i następnie dojdzie do posiedzenia takiej komisji, na co mam nadzieję, ale to jest dopiero początek drogi, to trzeba uczciwie powiedzieć. Że proszę się nie spodziewać, że to będzie w przyszłym tygodniu, prawda? Ale liczę, czy przed wakacjami jest szansa? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to będzie raczej prawdopodobnie po wakacjach. Czy to nie będzie już za późno? Może decyzje już są podjęte? Nie, te decyzje zostały podjęte zanim tu przyjechałem, prawda? Tylko te decyzje zawsze mogą być aneksowane, bo zawsze je można uzupełnić, bo to nie chodzi o przetarg i opracowanie. Nie chodzi o przetarg, chodzi o opracowanie. Chodzi o to, żeby doszło do opracowania takiego wariantu, w którym ten most jest uwzględniony. Chodzi o to, mówiąc w skrócie, żeby Grudziądz dostał taką szansę jak na przykład Włocławek, bo Włocławek też walczy o kolejną przeprawę i jest blisko niej, bo jak nie ta Mawsia żywie, to nowy przebieg trasy S10 spowoduje, że ta przeprawa przez Wisłę najprawdopodobniej w okolicach Włocławka powstanie, prawda? A Grudziądz ma swoją szansę i chodzi o to, żeby ją wykorzystał, żeby nie eliminować, żeby nie eliminować tego wariantu mostowego. Tak, panie pośle, tylko że Generalna Dyrekcja ma opracowany harmonogram już jakby działań w tej sprawie i wiemy też, że w drugiej połowie roku mają się rozpocząć konsultacje społeczne, takie już prawdziwe konsultacje społeczne, bo to, co się w tej chwili dzieje, no nie jest to nazywane... To są raczej protesty społeczne niż konsultacje społeczne, prawda? Jeśli już zaczną się w drugiej połowie roku te konsultacje społeczne już dotyczące tych wariantów, które przynajmniej na ten moment o nich wiemy, tak? Czy ten, który Państwo chcecie wprowadzić na tą komisję, o którym teraz mówimy, czy to właśnie nie opóźni tego wszystkiego? No ale komisja, jaka będzie szansa, po prostu realna szansa na wprowadzenie tego wariantu? Panie redaktor, po to jest parlament, po to są komisje parlamentarne i posłowie, żeby próbować.